chorowałyśmy od poniedziałku, dzisiaj mamy czwartek, jak słychać pewnie jeszcze po głosie, nie jestem jeszcze w pełni zdrowa, ale już jest zdecydowanie lepiej, a jeszcze jakby tego było mało, Michalina ode mnie się chyba zaraziła, albo ja od niej, albo nie wiem co. I jeszcze wychodzą jej górne jedynki, widzę, że ma takie spuchnięte te dziąsła, więc dodatkowo to dzisiejsza nocka była super, ale wczorajsza i jeszcze poprzednia po prostu tragedia, więc ja stwierdziłam, że już muszę się uszykować, żeby się lepiej poczuć. Umyłam włosy, wyprostowałam, pomalowałam się i jadę właśnie zaraz z moją mamą do galerii. Michalinka zostanie z Szymonem, bo jeszcze nie chce, żeby wchodziła, bo wczoraj miała jeszcze gorączkę. Dzisiaj już nie, ale no wiecie, jeszcze tak 1-2 dni, żeby dochorowała do końca. Tym bardziej, że nie ma zbyt ładnej pogody, ja się jeszcze męczę, jak mówię. No i się właśnie szykuję i zakładam zegarek, tylko kurczę, mam nieprzestawioną godzinę, ale sobie to później zrobię. Więc zakładam, on jest z Lorusa akurat. No i muszę się czymś popsikać i chyba popsikam się tym. Albo może nie. Co ja tu jeszcze mam? Tu już nie ma. Dobra. Popsikam się tym. To jest Toes Love Me. A, mam teraz lustrzane odbicie, ale taki czarny flakon. Także dzisiaj cała na czarno. Spodnie też mam czarne, ale tak lubię. A jeszcze lubię ten perfum. W ogóle lubię te zamienniki ze strony francuskie perfumy. Także jeżeli znacie jakiś zapach i chcecie sobie zamówić właśnie taki odpowiednik, no to śmiało. Także ja już... Aha, jeszcze muszę wyciągnąć zimową kurtkę, bo jest już naprawdę zimno. Się tu śmieję, pójdę po nią. No i jest! Bąbel. Muszę wyciągnąć zimową kurtkę, bo jest już naprawdę zimno. Przez te kilka dni właśnie, jak siedziałyśmy w domu, przyszło ochłodzenie, no i teraz w dzień jest... A no ty jesteś i mama! Tak, widzisz nas? Czy co ci się podoba? Ty w ogóle byś zawsze chciała telefon, nie? No i przez ten czas zrobiło się tak zimno, a no nie jestem jeszcze do końca wyleczona, więc sobie założę cieplejszą kurtkę, tylko muszę ją wyjąć, sięgnąć właśnie z góry, także czekam na Szymona i zostawiam Michalinkę z tatusiem, a ja jadę. Wreszcie, no jeszcze pociągam nosem, przepraszam, ale takie życie. Opsa. Ty. No piękna jesteś. Już się dobrze czujesz. Ona przedwczoraj to się w ogóle nie uśmiechała, nie bawiła się. Cały czas tylko na rękach. Jęczała, płakała, stękała. A dzisiaj stało nowe dziecko. Ty. Nowe dziecko. Także super. Dobra, lecimy. Zimno! Naprawdę. Nie znalazłam tej czerwonej kurtki, ale jeszcze jest opcja, że jest po prostu w piwnicy, także już później na spokojnie, bo się teraz spieszę, żeby wrócić. Ach, wsiadam. Muszę torebkę wziąć. Oj, wsiadam. Włączam ogrzewanie kierownicy siedzenia. Czyli oficjalnie zaczynamy sezon zimowy. Hej, witajcie z mojej łazienki. Rzadko tutaj nagrywam, bo nie lubię tego pomieszczenia, nie podoba mi się. No ale sprzątać trzeba, więc ogarniam. Ogarniam, zaraz przyjedzie moja mama. Michalinkę włożyłam do krzesełka na chwilkę i może dzisiaj uda mi się przejrzeć jej komody z rzeczami.
to chcę zrobić troszeczkę tam porządek, bo już są jakieś tam pieluszki flanelowe, których nie używamy, żeby po prostu zwolniło się miejsce na coś innego. Także zobaczę, może poprzeglądam i poczekam na mamę. Jeszcze trochę się męczę, jak mówię, ale już jest zdecydowanie lepiej, a moja skóra po prostu jest tragiczna. Naprawdę. Tu mi odrastają cały czas nowe włosy i wygląda, jakbym miała takie... O, tutaj też mam pełno takich krótkich. To jest akurat grzywka, ale tutaj pod nią są takie krótkie włosy, więc mi odrastają. Nie wypadły mi jakoś bardzo, ale rosną nowe, także dobrze. Hejka, ja sobie właśnie chwilę odpoczywam. Michalinka śpi, ma ostatnią drzemkę, jest 17:16. Posprzątałam w komodzie i planuję właśnie nagrać taki filmik z organizacją komody dla niemowlaka, bo mamy jedną całą komodę dla Michalinki i część w tej dużej szafie, gdzie są wiszące ciuszki. No i też poprzeglądałam, bo w tej właśnie części w dużej szafie mamy też poodkładane jakieś takie większe na później i je co jakiś czas po prostu przeglądam, żeby zobaczyć, czy już coś jest dobre. No i kilka ubranek dałam do prania i co? No, więc poogarniałam. Michalinka już zdecydowanie lepiej dzisiaj przez cały dzień, także się bardzo cieszę, bo już chciałam jutro jechać z nią do lekarza, ale na szczęście nie będzie takiej potrzeby. A my w sobotę idziemy na imprezkę, idziemy na parapetówkę, więc Michalinka zostaje z babcią. No i fajnie, bo też dobrze właśnie, że ja się wychorowałam, bo tak to byśmy nie poszli, albo jakby jej się jeszcze ciągnęło, to też bym jej nie chciała zostawiać, żeby wiadomo być w razie czego przy niej, a tak to ze spokojem sobie będziemy mogli wyjść. No dzisiaj jest naprawdę chłodno i nie znalazłam właśnie kurtek, jeszcze później szukałam, brakuje mi dwóch kurtek, takiej czerwonej, krótkiej i czarnego płaszczyka i nie wiem, gdzie mogą być, bo jeszcze je w zeszłym roku w ciąży nosiłam, tak mi się wydaje, że nosiłam je jeszcze w ciąży zimą, ale możliwe, że będą po prostu w piwnicy, że po zimie je schowaliśmy właśnie do piwnicy w workach próżniowych, więc później na spokojnie może jutro Szymon pójdzie poszukać jeszcze, bo to jest na samym końcu. Pewnie, jeżeli jest, a jeżeli nie, to nie wiem, zgubiłam kurtkę. Ostatnio też miałam takie botki, takie kowbojki, ale kupiłam sobie na Vinted i nosiłam je wiosną. Później już zrobiło się ciepło, ostatnio chciałam je założyć i też przepadły. Nie mam pojęcia, co z nimi zrobiłam, także nie wiem. No ale dziś pewnie się znajdą już, jak nie będą potrzebne latem, oczywiście tak zawsze jest. W galerii nic nie kupiłam ciekawego, kupiłam tylko maskę do włosów i podkład, bo już mi się skończył, więc nic nie było. Podobał mi się taki jeden kaszkiet w half price, ale kurczę, nie wiem, czy bym go nosiła, czy wynoszę, ale jeszcze się nad nim zastanawiam, także może jeszcze w sobotę się wybiorę i przymierzę jeszcze raz do płaszczyka, bo dzisiaj miałam taką sportową kurtkę, no to nie pasowało do niczego i tak się średnio czułam, ale podoba mi się u kogoś, a nie wiem, czy do mnie pasuje, także zobaczymy, był chyba za 60 zł. Tak. No i kupiłam jeszcze pilniczki do paznokci, bo już też się skończyły. Hej, witajcie już w kolejnym dniu. Mamy 14:50. Ja właśnie troszeczkę ogarnęłam tutaj, pościerałam kurza, ułożyłam tutaj Michalinki kącik. Wcześniej sobie zrobiłam paznokcie rano. Michalinka spała, więc zaczęłam. Jak się obudziła, to sobie dokończyłam, włożyłam ją na chwilkę do krzesełka i skróciłam. Mam taki jasny róż i to jest kolor z Neonail Perfect Milk. Zjadłam sobie obiad, Michalinka teraz śpi, tam są worki z ciuszkami do wyniesienia, więc czekają na wyniesienie.
Jeszcze będę musiała odkurzyć i umyć podłogę, ale czekam, aż się obudzi. A w tle oglądam sobie teraz vloga Eweliny Biglasz. Bardzo lubię jej filmy, są takie dopracowane, naprawdę bardzo przyjemnie się to ogląda. Więc tak dzisiaj spędzamy dzień, nigdzie nie wychodzimy. Pogoda jest taka, nie jest jakaś bardzo zła, ale jest dosyć zachmurzone niebo, gdzieniegdzie wiem, że pada śnieg w Polsce, ale nie w naszej części, także na razie jeszcze zima nie przyszła, ale jest jeden stopień tylko, albo nawet i zero, więc jest chłodno. Jutro idziemy na imprezkę, jeszcze będę musiała kupić prezent, nie wiem, czy będę jechać dzisiaj, czy jutro dopiero do sklepu. Dzisiaj przychodzi jeszcze babcia do Michalinki, Szymon jest w pracy, także może uda mi się na chwilkę wyskoczyć, ale zobaczymy, jak to wszystko rozegramy. Na razie niech śpi i niech sobie odpoczywa. Zobaczcie, idę do samochodu. Śnieg. Trochę, bo trochę, ale już. Jestem w szoku. Ciekawe, czy zamarznięty. No, ciekawe, jak to będzie. Zofila. Trzeba ogrzać. Patrzmy. Pruszek. Dobra. Już nie można lusterek zamykać. Jadę do sklepu. Wszystko mamy. O, możemy jechać. Jestem już w domu i pokażę wam, co kupiłam. Jutro idziemy na parapetówkę i wiem, że gospodarze nie mają patery, więc kupiłam im paterę. Wcześniej już jeden prezent kupowaliśmy, ale teraz, no wiecie, idziemy na imprezkę, więc też zawsze fajnie jest z czymś przyjść. I muszę ją tylko tutaj inaczej. Dobra, pokażę wam. Może to jest taka szklana patera. Tutaj z takim ładnym bokiem. Śliczna nóżka, bardzo mi się podoba. Sami nie mamy patery, więc też by nam się taka przydała, ale była ostatnia i ona jest z przykryciem, więc tak wygląda. Jest szklana, ale nie jest taka babcina. Według mnie wygląda naprawdę bardzo nowocześnie i elegancko, więc spakuję ją z powrotem do paczki. Kupiłam jeszcze właśnie taką dużą paczkę w Pepco i zapakuję, będzie już na jutro. I słuchajcie, weszłam też do Half Price'a. Chciałam kupić torbę na prezent właśnie, ale były tylko świąteczne, ale tak sobie przejrzałam na szybko, co tam jest ciekawego. No i znalazłam buty. Są to buty z Badury, skórzane. I one kosztowały początkowo 330 zł, potem 210, a jeszcze była zniżka 50 zł, więc wyszły za 160 i one są genialne. Właśnie takich butów na zimę mi brakowało, bo mam jedne, ale białe, też z Badury, tak a propos. A one są takie lakierowane i są super, bo nie mają żadnych zamków, więc się je mega szybko zakłada. Mają grubą, porządną podeszwę gumową, więc też będzie się wygodnie po śniegu chodziło. I w środku są takie mięciutkie, wyłożone jakby taką pianką, więc no mi się podobają i do rajstop, i do spodni, będą bardzo fajnie wyglądać. Trochę jak takie kalosze, ale takie właśnie lakierowane super są. No i jeszcze wyhaczyłam kubek za 30 zł. Kupiłam jeden, ale zastanawiam się nad drugim, bo ma fajny kształt. Co to jest? Nie wiem, no ale w każdym razie
Tak wygląda, a w środku mamy niespodziankę, taki reniferek. Fajny pomysł, podoba mi się. No wiecie, tego i tak jakoś nie będzie widać, jak się pije, ale jak ktoś skończy, to będzie tutaj taka niespodzianka fajna. Więc taki świąteczny kubek, świątecznych kubków w sumie nie mam. Mam jeden chyba tylko, więc no zastanawiam się jeszcze nad drugim. Może na Mikołaja przyniesie mi Mikołaj. No więc takie zakupy zrobione. Teraz już mamy wieczór. Siedzę sobie i oglądam, muszę jeszcze poprasować. Jutro idziemy na imprezkę, także będę kończyć już tego vloga. Mam nadzieję, że taki zbiorowy vlog Wam się podobał. I przepraszam, że tak sapię, ale jeszcze się trochę męczę, jak mówię. Zdejmę może już te buty. Więc widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki. Tu Abi jeszcze się pożegna. No. Pa, pa.